Sponsorem odcinka jest Bobby Games, wydawca gier na Commodore 64. Cześć, witam Was serdecznie, Retro Szpunta Wam się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku, w którym to będę chciał Wam zaprezentować taką oto pięknie, zresztą tradycyjnie wydaną składankę gier przez studio Bob Games, na której znajdują się dwie gry uprzednio wydane przez Retro Souls, mianowicie chronologicznie zaczynając Alter Ego, gra wydana 25 maja 2014 roku. Jest to gra zręcznościowo-logiczna, w której to sterujemy głównym bohaterem i jego widmem, zbieramy przedmioty i unikamy oczywiście przeciwników. Druga gra to również gra zręcznościowo-logiczna, tyle że jest to, można powiedzieć, taki świeżak, bowiem gra wydana 20 lutego bieżącego roku, więc mamy tutaj na kartridżu dwie zręcznościowo-logiczne gry. No a my sobie szybciutko przejdźmy do zawartości owego pudełeczka. Nie ma w środku kasety VHS, natomiast stylizacja bardzo fajnie to nam insynuuje. No i tak, w środku mamy oczywiście naklejkę z logiem wydawcy Bob Games. Dodatkowo znajduje się moneta. To jest ta moneta, którą zbieramy naszym osadnikiem, czy też odkrywcą w wieży. Tak, to jest niejako, można powiedzieć, nawiązanie do owej gry. Dodatkowo znajduje się tradycyjnie instrukcja, widokówka z grafiką z gry Alter Ego, no i oczywiście najważniejsza rzecz, kartridż z przyciskiem reset. O, tutaj, czyli nie musimy za każdym razem wyłączać naszego komputera, wystarczy resecik. No i bardzo fajnie prezentująca się wypukła naklejka. No to co, ja myślę sobie, uruchomimy sobie kartridż. No i tak z 3-4 poziomy z każdej gry zaliczymy, tak żeby niejako zobaczyć. No i przy okazji Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda, aczkolwiek domniemuję, że większość z Was zapewne wie, jak te gry wyglądają. Także przechodzimy już tutaj do drugiego etapu. Dobrze, kartridż sobie montujemy do komodorka. No i oczom ukazał się, tak, nie las, tylko menu główne. No i press 1 to oczywiście uruchamia grę Old Tower, press 2 uruchamia grę Alter Ego. No my sobie zacznijmy może od pierwszej gry, Old Tower, czyli będziemy sobie zbierać właśnie te monety, które pokazałem. Jedną właściwie pokazałem wcześniej, Old Tower, Gabe by Dennis Graheff. No i co, myślę, że będziemy mogli zaczynać. Port jest joysticka w porcie drugim. Pushfire, no i tak jak wspomniałem, jesteśmy małym odkrywcą. No i zbieramy sobie monety. Pierwszy poziom nie jest trudny, nie mamy tutaj jakiegoś ograniczenia czasowego, nie, chyba nie mamy też ograniczeń, jeśli chodzi o życia. No i tu już się pojawia pierwsza przeszkoda w postaci dwóch ptaszków. Drugi poziom zaliczony, no powiedzmy zaliczmy sobie jeszcze z dwa, żeby nie było. Tak. Coś źle robię. O, właśnie. Teraz się udało. Pójdźmy sobie z lewej strony. No właśnie. Tak. Tu już się pojawia laser, tak? Czyli pierwszą stronę mamy zaliczoną. Teraz prawa strona. No i wyjście tutaj mamy na górze. Dobra, to jeszcze jeden poziom, żeby nie było. Aha, tu teraz spadniemy na dół, tak? Czyli musimy iść tą stroną. Dobra, to jeszcze jeden, co? Bo był może zbyt prosty. Przełączamy się, dobrze. W sumie niepotrzebnie, mogłem jeszcze zebrać z lewej strony. O, właśnie.
koniec, tak? Dobra. To by było tyle, jeśli chodzi o Old Tower. Szukam resecika. Jest resecik, fajnie. No i przejdźmy sobie teraz do gry Alter Ego. Tak, główny bohater i jego widmo. Czyli zrobimy zamianę. Fantomsy. 2, już jest 1. Czyli teraz się zamieniamy. No i teraz chyba źle zrobiłem, tak. Dobra. Jeszcze raz. Tak. Tak. I teraz. Powinno być dobrze. 4 życia. 2 zmiany. To sobie możemy zrobić bez zmiany jeszcze. Poczekamy, aż przejdzie gościu. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Teraz sobie zrobimy zamianę. No i raz, dwa i trzy. Najpięknie. A jeszcze jest 2 poziomy. To sobie zrobimy na hita, jak się to mówi, bez zmiany. Właściwie nawet nie możemy się zmienić. Jest 0 zmian. Na górze gościu jest zblokowany. No, my sobie tu teraz pójdziemy. Dobra, jeszcze jedna plansza, żeby nie było, że tak prosto. O właśnie, czyli biały główny bohater zbiera jeden kolor przedmiotów, a widmo zbiera drugie. Tylko teraz ja nie wiem, kto co zbiera. O, nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Oho. No i teraz już... A nie, jeszcze chyba. Aj, zeżarło mnie. Czyli... Nie, zrobiłem. Zrobiłem to, dobra. A, to już by trzeba było chyba pogłówkować. Dobra. To sobie zostawię na kiedy indziej w takim razie. No i co? Jakby się prezentowała zawartość, jak i gierki na składance Retro Souls Collections wydanej w czerwcu przez Bob Games. Ja oczywiście w tym miejscu odsyłam do sklepu Bobrów. W opisie filmu oczywiście zostawię link do sklepu, jak i do strony, gdzie będziecie mogli sobie zakupić ową składankę. Oczywiście gorąco Was do tego zachęcam. No ja osobiście dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.